Cześć, Łuski Malcontent z tej strony, witam na moim kanale. Pisaliście w komentarzach, że chcecie zobaczyć więcej filmów na temat whisky budżetowych, whisky blendowanych, jak mniemam. Dlatego też postanowiłem zrobić odcinek dotyczący właśnie tej whisky. Teacher's Highland Cream, jest to whisky szkocka, whisky blendowana. Jak widać, mam ogromną butlę, całe 200 ml. Plusem mieszkania w Anglii, zwłaszcza w takich większych miastach jak to, w którym mieszkam, czyli w Birmingham, jest fakt, że wychodzicie z domu i dookoła macie mnóstwo różnych takich małych spożywczo-alkoholowych sklepów, gdzie na półkach takich małych butelek jest zawsze pełno. Więc jeżeli jest taka potrzeba, ubieram papcie na nogi, wychodzę z domu, pierwszy sklep dosłownie kilkadziesiąt metrów i już mam taką butelkę u siebie na półce. Do tej właśnie whisky chciałem dzisiaj nawiązać, gdyż cena tej whisky jest dość atrakcyjna. Kiedy ostatni raz byłem w Polsce, jakiś czas temu, to w Tesco w normalnej cenie ta butelka, pełnowymiarowa oczywiście, czyli 700 ml, kosztowała 49,99, więc cena dość ciekawa. Ale czy ta whisky jest warta swojej ceny? O tym zapewne za chwilę się przekonamy. A w międzyczasie kilka słów na temat historii rodziny Teachersów, gdyż myślę, że może Was ona zaciekawić. Historia Williama Teachera rozpoczyna się w roku 1830, kiedy to rozpoczyna pracę w sklepie spożywczym. 4 lata później, w 1834 roku, żeni się on z córką właściciela sklepu i wtedy zaczyna sprzedawać whisky, które sam tworzy, które sam blenduje. Whisky ta zdobywa dość sporą popularność, jak to w tych czasach było. Whisky blendowana była dość mocno popularna. Dlatego też William w 1856 roku, już wtedy zgodnie z prawem, postanawia zalegalizować swój biznes. Otrzymuje on swoją pierwszą licencję na to, aby w sklepie, w którym sprzedaje whisky, w którym miesza whisky, mógł również to whisky sprzedawać. Mógł ją również serwować klientom na miejscu. Sklep ten nazywał się Drum Shop z języka angielskiego, co wskazywałoby na to, że w tej to był taki jakby sklep połączony z barem, gdzie można było sobie kupić whisky, usiąść i ją na miejscu wypić. No coś, co było dość oryginalne w tym czasie. William, i warto tu też również wspomnieć o jego dwóch synach, William Jr. i Adam. W trzech bardzo mocno już wtedy funkcjonowali w tym biznesie do tego stopnia, że dosłownie kilka lat później rodzina Teachersów w samym Glasgow otworzyła 18 takich sklepów i była w tym czasie najszerzej licencjonowaną rodziną, jeżeli chodzi o sprzedaż whisky w całym mieście Glasgow. Niestety w 1876 roku William umiera, ale pozostawia dwóch swoich sprytnych synów, którzy już wtedy mają ogromną wiedzę na temat produkcji blendowania whisky. I to oni kontynuują dzieło swojego ojca. Robią różne whisky, tworzą różne blendy, ale w 1884 roku rejestrują oni jeden z tych blendów, który de facto jest najbardziej popularny w tym czasie i jest to Highland Cream Whisky. Whisky Highland Cream coraz lepiej się sprzedaje. Cieszy się ona coraz większą popularnością. Dlatego też rodzina Teacherów, żeby się zabezpieczyć na ewentualność braku whisky typu single malt na rynku, postanawia zainwestować w budowę destylarni. W 1898 roku powstaje destylarnia Ardmore, dokładnie ta destylarnia whisky single malt, która de facto od tej pory ma stanowić serce tego blendu Teachers Highland Cream. Lata mijają, czas płynie, a whisky Teachers kwitnie. Przez cały czas zdobywa nowe rynki, jej sprzedaż przez cały czas rośnie. Rok 1933, kiedy to w Stanach Zjednoczonych upada prohibicja,
powoduje, iż ta whisky zostaje eksportowana do Stanów, więc automatycznie ten rynek się tutaj rozszerza. Do tego stopnia, że w roku 1960 rodzina Teacherów postanawia kupić destylarnię w Glendronach. Co powoduje, że 12 lat później, w roku 1972, whisky Teachers w samej Wielkiej Brytanii sprzedaje się w ilości 1 miliona case'ów. Warto zaznaczyć, że w jednym case'ie znajdowało się 9 litrów whisky, więc mamy 9 milionów litrów whisky sprzedanej w ciągu roku. To naprawdę spora, spora ilość. I to niestety nie mogło zostać niezauważone przez większe korporacje, przez większe firmy, które zajmowały się w tym czasie produkcją i dystrybucją alkoholi. Dlatego też w roku 1976 firma Teachers wraz z destylarnią Ardmore zostaje wykupiona przez firmę Allied Brewery. Firma ta oczywiście przez kolejne lata przechodzi różnego rodzaju zmiany nazw, różnego rodzaju przefirmowania, przebrandowania, ale towarzyszy ona zarówno marce Teachers, jak destylarni Ardmore i Glendronach do roku 2005, gdzie w tym właśnie roku destylarnia Glendronach zostaje sprzedana do firmy Pernod Ricard, a marka Teachers, destylarnia Ardmore, zostaje przejęta przez firmę Beam. Jeżeli chodzi o naszą dzisiejszą whisky, Teachers Highland Cream, jest to blended scotch whisky, czyli whisky mieszana, co znaczy, że w jej skład wchodzą zarówno whisky zbożowe, jak i whisky słodowe. I tutaj w przypadku tej butelki ta proporcja tych whisky jest dość ciekawa. Jest inna niż jest to oferowane w przypadku innych tanich, powiedzmy, blendów. Mamy tutaj 45% whisky typu malt i 55% whisky typu grain. I tych maltów w tym blendzie, tych whisky typu malt, mamy około 30 różnych rodzajów, 30 różnych destylarni wchodzi w skład tego naszego blendzika. Ale sercem tej whisky jest whisky destylarni Ardmore. Jest to whisky też dość nietypowa jak na swoje pochodzenie, gdyż jest to whisky z regionu Highland, a mimo to jest to whisky dymna, jest to whisky torfowa. Dlatego też tutaj nawet na etykiecie naszego blenda mamy napisane, że jest to High in Peated Malt, czyli wysoka zawartość dymnego malta. Rzecz dość ciekawa. W naszej butelce mamy tak, 40% alkoholu. Oczywiście jest dodany barwnik, chociaż patrząc na to whisky, tego barwnika jest tutaj naprawdę niewiele, gdyż ta whisky ma kolor taki dość jasny, słomkowy. No i jeżeli chodzi o filtrację na zimno, jest to oczywiście whisky filtrowane na zimno. I nie wiem, czy wiecie, moi drodzy, ale pomysł filtracji na zimno i w ogóle cała ta procedura filtracji na zimno powstała właśnie dzięki firmie Teachers. To im możemy zawdzięczać to, że dzisiejsze whisky są filtrowane na zimno. W latach 70., kiedy to Teachers eksportował swoje whisky do Stanów Zjednoczonych, jeden z takich transportów, który płynął sobie do Chicago, został zatrzymany w porcie, gdyż w tym czasie odbywał się tam strajk, więc ta whisky trochę sobie poleżała gdzieś tam pod pokładem jednego ze statków. I kiedy odbiorca dobrał się do tych pierwszych skrzynek, okazało się, że whisky jest mętna, co potraktowano jako zepsucie alkoholu, zepsucie tej whisky, i cały ten transport odesłano z powrotem do Szkocji, do firmy Teachers. I firma Teachers zwraca się do Instytutu Pentlands Scotch Whisky Research, aby przeprowadziła badania chemiczne nad tym trunkiem i aby zrobiła coś z tym, by ta whisky przestała mętnieć. I w taki oto sposób
powstał proces filtracji na zimno, który de facto wtedy miał służyć, w zasadzie do dzisiaj też, służy temu, aby whisky zabutelkowana w niższej mocy, czyli w okolicach 40%, przy niskich temperaturach nie robiła się mętna. Dlatego też dziękujemy Teachers za to, że mamy teraz dość powszechną filtrację na zimno, która de facto ma wpływ na jakość naszych whisky. Trudno. Nic na to niestety nie możemy poradzić. Powiem szczerze, że od tego gadania już mi trochę w gardle zaschło, więc chyba czas, aby zapoznać się z zawartością kieliszka. Aromat jest dość słodki. Powiedziałbym nawet bardzo słodki. W aromacie mamy taką dość intensywną kremowość. Być może dlatego ta whisky nazywa się Highland Cream. Jest tutaj wyczuwana taka kremowość, coś jak śmietanka 30, taka gęsta śmietana. Może coś w kierunku budyniu też. Mamy dość dobrze wyczuwalne nuty zbożowe. To jest taki aromat, jeżeli ktoś z Was miał możliwość kiedykolwiek wejść do młynu, w czasie jego pracy oczywiście, kiedy jest pełno takiego kurzu, tego pyłu takiego zbożowego, to taki właśnie aromat mi się kojarzy tutaj z tym, co jest w kieliszku. Są tu nuty owocowe, coś jak kompot z jabłek, takie lekko jabłkowe klimaty. Słoma. Dziwny aromat, ale tak, czuję tutaj takie nuty słomy, jest trochę imbiru, jest trochę cynamonu, jest taka pikantność wyczuwalna. Takie nuty czekoladowo-karmelowe gdzieś tam się ukrywają. No i oczywiście delikatnie wyczuwalny dym, ale tego dymu jest naprawdę niewiele. Okej, pachnie to całkiem przyjemnie, muszę przyznać. Przejdźmy do smaku. Okej. Już teraz wiem, dlaczego ta whisky nazywa się Highland Cream. Pierwszy kontakt z językiem i mamy mnóstwo takiej gęstej śmietanki, mnóstwo tego budyniu, o którym mówiłem. Whisky jest oleista, jest słodka. Jest taka owocowość, coś jak jabłko z cynamonem. Jest sporo takiej słodyczy karmelu, słodyczy takiej czekolady. Jest oczywiście pikantność. Jest na języku taka pikantność. Może to wynikać z młodości tego alkoholu. Jak najbardziej. Aczkolwiek nie grzeje to w rurę, tylko pozostaje w jamie ustnej taka, może nie pieprzna, ale coś bardziej w kierunku imbiru, taka, nie wiem, zielona pikantność, ja bym to w ten sposób określił, nie wiem, czy Wam to cokolwiek powie, ale to mi się kojarzy z imbirem. No i jest oczywiście to wszystko osnute takim delikatnym dymem, którego nie ma tutaj zbyt dużo. Podejrzewam, że to whisky Ardmore nie jest de facto mocno torfowa, jest tylko delikatnie dymna, więc biorąc pod uwagę jeszcze zawartość innych whisky w tej butelce,
to tu ten dym trochę się wygubia, ale ten dym się bardzo ciekawie komponuje z tą słodyczą. To jest taki słodki dym de facto. I on się bardzo ciekawie komponuje właśnie z tymi takimi aspektami owocowymi, z tym aspektem zbożowym. No i tu ta kremowość jest dość mocno dominująca i to jak na blend naprawdę jest dość ciekawe, zwłaszcza na tak tani blend, no czego tutaj nie da się ukryć, prawda, ceny tego blendu. Po pierwszym łyku pojawiają się takie nuty bardziej zbożowe jeszcze. Taki jęczmień w czasie żniw. Więcej słodyczy jest na nosie, więcej tej zbożowości, więcej tych otrębów, bym powiedział. No i ta kremowość tutaj zaskakuje wręcz, naprawdę. Łyczek ostatni i przechodzimy do finiszu. Finisz słodki, bardzo przyjemny, pikantność lekko szczypie w język, ale nie jest to jakiś tam, nie jest to przerażająca pikantność, taka delikatna. I mamy tutaj mnóstwo słodyczy, musli z czekoladą i z bananem. Coś takiego mi się kojarzy. Słodycz czekolady. Pojawia się taki posmak drewna, posmak dębina, ale nie jest on gorzki. Cały czas to jest prowadzone przez tą słodycz. Czuć tą oleistość na języku przez cały czas. Ten delikatny imbir. Pojawia się taka delikatna owocowość, coś jak morela, być może brzoskwinia. No i ta zbożowa, czekoladowa słodycz, która tam sobie przez cały czas wiedzie ten finisz do końca z tą taką delikatną odrobinką tylko pikantności już teraz. No i ten dymek, on jest tam taki delikatny, gdzieś tam wkomponowany właśnie w tą słodycz, taki słodki dymek, nazwałbym to. Dzięki tej pikantności, tej delikatnej dymności, ten finisz on się troszeczkę wydłuża. No już powoli zaczyna znikać. Ale było przyjemne, muszę przyznać. Powiem tak, jak na whisky typu blend, która kosztuje 50 zł. Nie wiem, jak to teraz wygląda, ale podejrzewam, że nie jest ona jakoś tam droższa. Podejrzewam, że w granicach tych 50 zł będziecie w stanie taką butelkę kupić. Ja wiem, że takie rzeczy budzą nieraz kontrowersje, gdyż z jednej strony mamy ludzi, którzy kochają swoje single malty, piją tylko single malty, a wszystkie blendy piją tylko z kolą bądź z lodem. Gdzie ja osobiście nie piję whisky z lodem ani z kolą, nigdy. I wiem, że tacy ludzie będą krytykować, że tani blend to tylko do coli, to tylko z lodem albo do koktajli i tak dalej. Ale trzeba wziąć pod uwagę, że mamy też drugą grupę odbiorców, których być może nie stać na to, aby pójść do sklepu i wydać 300, 200, 300, 400 zł na dobrego single malta, a chcą czerpać radość z degustacji. Chcą spędzić przyjemne chwile, mając w ręce kieliszek z whisky i chcą się tym cieszyć, dlatego nie odbierajmy radości takim osobom. Ja osobiście mam przyjemność z picia tego blenda, mimo tego, że jest tani, mimo tego, że nie ma deklaracji wieku, o czym nie wspomniałem wcześniej, nie ma deklaracji wieku. Prawdopodobnie ta whisky może mieć 3 lata, 1 dzień. To nie jest ważne, ona jest smaczna. Mi smakuje
Jeżeli Tobie smakuje, podziel się ze mną tym w komentarzu. A jeżeli Ci nie smakuje, również napisz mi w komentarzu o swoich odczuciach związanych z tą whisky, jeżeli oczywiście kiedykolwiek ją próbowałeś. Moi drodzy, to wszystko na dzisiaj. Pozdrawiam serdecznie i do następnego.